Cześć, witam Pawa z Kubka Career to Go, odcinek 49. Zaczynam od razu. Ostatnie dekoracje robiliśmy, no to dzisiaj wystarczy, że będziemy robić normalny dzień bez żadnych dodatków dekoracyjnych. Bo dekoracje już są zrobione. W dniu dzisiejszym nie ma nowego klienta, jest wypłata. I jest nowa posypka. Posypka, która jest nam już dobrze znana, bo są to skarby morza. Takie ciasteczka w kształcie skarbów morza. Z tego co widzę, to ciasta jeszcze dwa są do zblokowania. No tutaj jeszcze ile tego mamy? Dobra, nawet w połowie nie jesteśmy z blokowaniem tych śmietan. Jeszcze jedna śmietana nam brakuje, żeby mieć połowę. Mary ma prawie złoto. Jeszcze 4 gwiazdki potrzebuje. To jest drugi odcinek z dzisiejszej siódemeczki, nie? W 8 dniu naszego maratonu. W 8 i ostatnim dniu. Career to go, która nam się wylosowała na kole, nie? To jest ta losowa gierka. W zasadzie wszystkie gierki nam się wylosowały na kole. No ale kubka Career to go miała swoje osobne losowanko. Dodatkowo. No wstępnie miało być 7 gier. No ale zrobiłem 8 gierkę. Tak symbolicznie, bo mamy 800 subów. No. Tyle, że to jest maraton jeszcze z okazji rocznicy 500 subów. I tak, od ostatniego odcineczka już mamy komplet perfektów. Kto oglądał, to wie. Parasolki. Jedna. Druga. 6 zamówień to tam około 8 minut nam zajmuje, jak nie dekorujemy. Dobra. Obu, dobra. Teraz tak, czekolady. I tak, czekoladki. Ojej, coś się źle posypało. No to kletus. No małe w ogóle jest. No wszystkie małe są. Wszystkie małe babeczki są. I tej babeczki plus dodatki. No chyba, że tu jest jakaś duża, bo no, są zajęte wszystkie sloty. Wafla chciałem. No Mary. Na razie jeszcze żadnego złota nie mamy. Są osoby, u których te złota, no, są prawie osiągnięte, ale nie całkiem. Z Holiday'a mamy już 3 rzeczy odblokowane, czyli parasolki, ciasto i te ciasteczka. 4 srebrne dopiero są. No foremki to nie są jakby odblokowane. No tutaj zjechało niestety, więc jak rozjechany, no to perfekt też jest rozjechany i nieudany. Jednak jak już mamy komplet perfektów, no to tymi się teraz nie będziemy przejmować. Tylko teraz będą nas bardziej interesować, no właśnie. Perfekty też, ale już tak mniej. Jak nam nie wyjdzie, to nie będzie źle. Ale jak już nam gwiazdki wychodzą, no to nam wystarcza. No piąteczkę. Piąteczka to Mandy. Dobra, i tak. Ojej, gdzie ten kwiatek spadł? Chciałem jeszcze to przesunąć, no ale już mi spadł. Pyry.
No za to rozjechane, no to na pewno perfekta by nam nie dała. Tyle, że u niej było srebro. Okej, great. Jak zauważyliście, pod koniec to tak jakby już zacząłem hamować, skręcać. Solo. Nie to. Słoneczka. Ostatnia foremka, która jeszcze nie została wykorzystana podczas tegorocznego Summer Luau. Czyli po raz pierwszy odblokowanego Summer Luau. Kupka Carry to Go. Dobra, tęcza. Do tego polewa. Niebieskie. I tu pianka. Tu wiśnia. O, perfekt. Miło. Chyba ostatnio nie mieliśmy dynia bez perfekta. Tym bardziej miło. Bardziej miło, że perfekty nam ostatnio codziennie wychodzą. Nawet jeden. Ale wychodzi. I to nawet przy Greatach. Dobra, wiśnia tu. I tu pianki dwie. No, Mandy? No. Jest 7 minuta i ja już szykuję 6. Także widzicie, jak te kubka kariowe odcineczki są krótkie przy 6 zamówieniach. Jeszcze zrobiliśmy drugi perfekt. Czego chcieć więcej, tak i lepiej. Jest jeszcze coś, co mogłoby być lepiej? No, kiedyś perfekcyjny dzień może się uda osiągnąć. Jedyne, co mogłoby być jeszcze lepiej, to, nie wiem, gierka szła za pierwszym razem. Excelon. No dobra, perfekta nie ma. Ewentualnie, co mogłoby być jeszcze lepiej, to trzeci perfekt pod rząd, który nam nie wyszedł. Seteczki 3, no to się chyba nie da zepsuć tego, żeby tej seteczki którejś nie było. Żeby to zepsuć, to naprawdę trzeba by było się postarać. To był dzień 49, przed nami 50. To już na następny odcinek. To już na następny odcineczek Mitch's Mess. I teraz za pierwszym razem wszystko znaleźć. Patelnia, cebulka obok baseballa, dynia duża, duża tu widzicie wszyscy, hot doga pewnie też wszyscy widzą i pomidor obok Mitcha na dole. Tak. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć.